Szanowni Państwo, wykład rzeczywiście zatytułowany jest o przeświadczeniach w życiu i sztuce, ale nie wiem, czy do sztuki dojdę. Gdyby się okazało, że nie da rady, to może przeniesiemy tą drugą część na forum którejś z sekcji, która byłaby właśnie bardziej ze sztuką związana. Punktem wyjścia tych rozważań jest husserlowska koncepcja redukcji eidetycznej i transcendentalnej, postulującej konieczność zawieszenia tzw. epoche, tzw. tezy naturalnego nastawienia wynikającej z przeświadczenia o realnym istnieniu świata, do którego i sami należymy. To właśnie przeświadczenie nie o istnieniu, tylko o realnym istnieniu świata Husserl radzi, w jaki sposób unieważnić, przynajmniej tymczasowo, żeby dzięki temu móc lepiej wniknąć w operacje intelektualne, umysłowe, noetyczne, które w jakiś sposób kierują naszym intelektualnym i poznawczym zachowaniem wobec świata. Postawić można pytanie, czy przeświadczenie o istnieniu i realnym sposobie istnieniu świata, w jakim żyjemy, jest jedynym przeświadczeniem, jakie w naszym życiu żyjemy. Zostawmy tymczasem pytanie to otwarte. Możemy zresztą z pewnością powiedzieć, że zawieszenie sądu na nim opartego, czyli jak się często Husserl wyraża, tezy generalnej, jest jedyną drogą do osiągnięcia czystej świadomości. Inna rzecz, że to samo zawieszenie i sposób jego rozumienia budzi rozliczne trudności. Otóż pytanie, które chciałbym postawić w tym odczycie, jest następujące. Czy zawieszenie tezy o realnym istnieniu świata, a szerzej, czy przeświadczenie o tym realnym istnieniu świata jest jedynym przeświadczeniem, jakie w naszym poznawczym życiu żywimy? Proponuję wrócić do świata naturalnego nastawienia i zacząć raz jeszcze tam, gdzie dokonała się pierwsza epocha, pierwsze zawieszenie tezy generalnej. Chodzi o to, by stanąć na gruncie pełnego, integralnego doświadczenia naszego świata, zbadać, czy w ramach naszych przeżyć zachodzą także inne przeświadczenia, może nie tak ważne jak to, które dotyczy istnienia świata realnego, ale posiadające znaczenie dla naszego życia. Zaczynam od pewnej tezy, która z góry może być zakwestionowana. Mianowicie, że żyjemy w świecie przeświadczeń. Świat przeświadczeń jest moim światem, tak jak przeświadczenia są moimi przeświadczeniami. Przez przeświadczenie rozumiem stan umysłu przyjmującego jakąś prawdę, na razie w cudzysłowie, ale bez jej bezwzględnej akceptacji przekonania o jej pewności. Przeświadczenie jest niejako zawieszone między przypuszczeniem a stwierdzeniem, potwierdzeniem i asercją. Ostateczną instancją prawomocności przeświadczeń jestem ja sam. To są moje przeświadczenia i sam biorę za nie odpowiedzialność. Prawomocność przeświadczeń może być jednak sprawdzana. Chodzi o moc ich obowiązywania. Przeświadczenia mogą być mocne i słabe. Ich moc zależy między innymi od stopnia ich oczywistości. Oczywiste mogą być one same, bądź inne przeświadczenia, na których się one opierają. Przeświadczenia mogą więc być porównywane, mogą tworzyć określone sieci, mogą zachodzić między nimi relacje dialektyczne i różne stopnie napięć do wzajemnego wykluczania się włącznie. Z tego, że przeświadczenia są moimi przeświadczeniami, nie wynika, że one są z konieczności mało subiektywne. Przeciwnie, mogą być one żywione przez wiele podmiotów, stając się tym samym elementami rzeczywistości społecznej. Bywają przeświadczenia, które, zwłaszcza gdy pochodzą od jakiegoś autorytetu, są skwapliwie podejmowane przez innych, przyczyniając się do cementowania określonej wspólnoty ideowej, zdolnej w skrajnych przypadkach posunąć się do fanatyzmu. Przeświadczenia nabierają mocy pewników, bezwzględnie obowiązujących prawd wiary. Wspólnota przez sam fakt wyznawania wspólnotowości
sankcjonuje przeświadczenia, akceptuje je bezkrytycznie i godzi się na wynikające stąd konsekwencje praktyczne z walką z przeciwnikami owych przeświadczeń włącznie. Przeświadczenia są ważne nie tylko same dla siebie, ale i ze względu na ich rolę w naszym widzeniu świata. Ten jawi się wraz z nimi albo poprzez nie, jak przez swoisty filtr, podobny do kantowskich kategorii umysłowych. W ten sposób przeświadczenia modyfikują niekiedy, a niekiedy nawet niejako zatruwają obraz rzeczywistości, uniemożliwiając bezpośredni do niej dostęp. Ich uprzedzająca rola, wywoływanie uprzedzeń, widoczna jest w szczególności rzeczywistości społecznej. Bodaj najważniejszą cechą przeświadczeń jest ich bezrefleksyjność. Przeświadczenia są przeżywane tak, jak na początku zostały przyjęte, bez zastanawiania się nad ich źródłem czy ich poznawczą wartością. Przeświadczenie wyklucza zastanowienie się nad nim, poddawanie próbie, wątpienie. Jest bezkrytycznie akceptowany takim, jakim jest, aż do momentu dokonania nad nim swoistej epochy, o czym będzie mowa na końcu. Bezrefleksyjność sprzyja irracjonalizmowi. Wiele naszych przeświadczeń nie da się w żaden sposób racjonalnie wytłumaczyć, a mimo to upieramy się przy nich, nie dopuszczając nie tylko ich krytyki, ale nawet zwykłego namysłu czy zastanowienia. W takich sytuacjach ujawnia się autonomia woli. Ta zaś nie zawsze jest, jak pragnął Kant, wolą dobra, motywowaną jedynie światłem czystego rozumu. Istnieje także zła wola o trudnych do zrozumienia korzeniach. Charakterystycznym sposobem jej zachowania jest upór. Ten zaś stanowi ważny współczynnik niektórych przynajmniej przeświadczeń, a wzmaga się on wtedy, gdy towarzyszą mu silne emocje. To tu właśnie rodzi się zjawisko tzw. ślepej miłości, czy prowadzącego nieraz do fatalnych skutków zadłużenia. I przeciwieństwo takiej miłości, równie ślepa nienawiść. W każdym przeświadczeniu zawiera się pewien moment wiary. Nie jest to jednak wiara oparta na zawierzeniu komuś, tym bardziej nie na decyzji i potwierdzenie prowadzącej, by posłużyć się terminem zaproponowanym przez Stanisława Brzozowskiego, do przeświadczenia wiary. Przeświadczenie wymaga jasnego rozeznania jej przedmiotu i, co nie mniej ważne, świadomego aktu woli, decyzji, świadectwa. Zwykle przeświadczenia cech tych nie posiada. Osobną problematykę stanowi sprawa źródeł i genezy przeświadczeń. Z pewnością kształtują się one, utwierdzają i zmieniają w czasie, poczynając od zarania naszego świadomego życia. Składają się na nie wiadomości wynoszone ze szkoły, własne doświadczenia życiowe, zasłyszane opinie, a nawet sny i przeczucia. Coraz to powiększająca się wiedza o człowieku każe brać pod uwagę czynniki wrodzone, uwarunkowania genetyczne itd. Idąc coraz głębiej w poszukiwaniu genezy jednostkowych przeświadczeń, winniśmy być może dotrzeć do archetypów, które je ostatecznie determinują. Rzecz jest jednak niełatwa i kontrowersyjna. Przeświadczenia nigdy nie są oparte wyłącznie na tak czy inaczej rozumianej wiedzy, ani na tak zwanych obiektywnych faktach. Przeświadczenia zabarwione są zawsze pewną domieszką subiektywności, wszak z istoty swej są moimi przeświadczeniami. I jakkolwiek w miarę wpływu świadomego życia staram się ugruntować je na obiektywnych danych, odpowiedzialność za nie ponoszę zawsze ja sam, jako ich podmiot i sędzia. Ode mnie zależy, co przyjmę, a co odrzucę, co uznam za ważne, a co zbagatelizuję. Odsłania się bowiem jeszcze jeden rys przeświadczeń, ich zabarwienie aksjologiczne. Świat przeświadczeń budowany jest także na zasadzie preferencji. Ich źródłami jestem znów ja sam. Ściśle moja struktura aksjologiczna, zwłaszcza mój, jak go nazwał Schiller, Ordo Amoris. Przeświadczenia odnoszą się zawsze do czegoś. Od strony ich przedmiotu wyróżnić możemy trzy grupy. Pierwsza dotyczących mnie samego, druga dotyczących świata zewnętrznego, trzecia dotycząca świata transcendencji. Pierwszym przedmiotem przeświadczeń jestem ja sam. Zacznijmy od przeświadczeń, które zdawałoby się są najważniejsze,
dotyczących własnego istnienia. Tymczasem w życiu codziennym schodzą one na dalszy plan. Nie ma potrzeby nieustannego uprzytamniania sobie tego, że jestem. To przeświadczenie zdaje się tak oczywiste, że nie wymaga refleksji i nie wymaga skomplikowanego dochodzenia na wzór dla przykładu dociekań Kartezjusza poprzez kogutek. Egzystencjalne doświadczenie siebie wysuwa się na plan pierwszy nie jako czyste istnienie, lecz raczej trwanie. Trwam, podobnie jak trwa otaczający mnie świat, mój świat. Z nim i w nim współistnieję w przeświadczeniu, że tak będzie zawsze, że będę trwał bez końca. Refleksja nad przygodnością mego istnienia pojawia się rzadko, jak rzadko pojawia się myśl o śmierci. Czy to samo dotyczy także odniesionego do niej przeświadczenia? Co do myśli, nie ma wątpliwości. Ta nawiedza mnie od czasu do czasu jako teoretyczny pewnik. Wiem, że muszę umrzeć. Ale czy jestem o tym tak do końca przeświadczony? I czy wyciągam z tego określone wnioski? Dzieje się coś dziwnego. Wiem o śmierci, lecz zachowuję się tak, jakby jej miało nie być. Czyżby więc dominowało, jak u Epikura, przeświadczenie o nieobecności śmierci? Stąd przeświadczenie, że jutro będzie tak jak dzisiaj, że jeszcze nie nastąpi koniec mego życia. Mimo te wątpliwości, przeświadczenia dotyczące śmierci jest szczególnie mocne, nieustępliwe i otwiera natychmiast dalszą serię przeświadczeń na temat tego, co będzie po śmierci. Alternatywa podstawowa brzmi nicość albo dalsze, chociaż inne, życie. W ramach przeświadczeń egzystencjalnych pojawia się jeszcze jedno, niezwykle ważne, dotyczące drugiego człowieka. Stają w obliczu jego istnienia, a to jego istnienie nie może być dla mnie obojętne. Otwiera się cała gama przeświadczeń na temat mojego stanowiska do niego i jego do mnie, od obojętności do miłości. Bywa, iż jestem przeświadczony, że z tym oto człowiekiem nic mnie nie łączy i łączyć nie może, ale zdarza się, że jestem przekonany, że jest mi bliższy niż ja sam sobie. Przeświadczenie bliskości nie tylko bogaci mnie, ale w pewnym sensie konstytuuje. Najpełniej i najpiękniej dostrzegł to Martin Buber i zamknął w możliwie najkrótszej formule ja ty. Szczególnie ważne jest przeświadczenie o mojej tożsamości. Doświadczając czy przeżywając siebie dzisiaj, jestem przeświadczony, że jestem ten sam, którym byłem 20 lat temu i 30 lat, i gdy byłem studentem i jeszcze tak. Aż do czasu, którego sam nie mógłbym bezpośrednio się o tym doświadczyć, ale który, biorę pod uwagę przeświadczonych tych, którzy mi o nim mówią, nie wprowadzają mnie w błąd i w błąd wprowadzić mnie nie chcą. Jak widać, różnego rodzaju przeświadczenia splatają się tutaj ze sobą, piętrzą się i wzajemnie rolnikom. Dzięki przeświadczeniu swojej tożsamości czuję się odpowiedzialny za to, co dawniej robiłem. Odczuwać mogę zadowolenie ze swych osiągnięć, smutek z powodu porażek i wreszcie wstyd z powodu niecnych zachowań czy czynów, które powinienem był unikać. Z powodu przeświadczenia o swojej tożsamości odczuwam satysfakcję, gdy jestem doceniany, ale i ból, gdy dowiaduję się, że z powodu jakiegoś wcześniejszego przestępstwa muszę ponieść karę. Kolejne przeświadczenie dotyczące niesamowitego się z poczuciem własnej wartości. Jak łatwo zauważyć, odnośnie do tych przedstawień, że świadczeń, przepraszam, zajść mogą największe pomyłki. Pozostaje jednak faktem, że jakieś fundamentalne przeświadczenie własnej wartości istnieje, a jego naruszenie odczuwane jest tylko bolesna niesprawiedliwość. Wystarczy przypomnieć sobie, jak uczeń przeżywa niesłuszne oskarżenie o odpisanie zadania od kolegi, albo jak w stosunkach koleżeńskich przeżywa się zawód. Przeświadczenie o własnej wartości nie ma nic wspólnego z postawą renomanii. Poczucie to może być ledwo uświadomione, niezwykle skromne. Dopiero refleksja nad nim doprowadzić może do wniosku, że opiera się ona na tajemniczym, jak aksjologicznym lub punkcie aksjologicznej wrażliwości, który kryje się w głębi każdego świadomego podmiotu. Naruszenie tej głębi jest być może największą krzywdą, jaką może spotkać człowieka. Punkt drugi, doświadczenia dotyczące świata zewnętrznego.
Zacząć wypada od wspomnianego na początku przeświadczenia o realnym istnieniu tego świata. Nie będziemy tego teraz rozwijać. Musimy zwrócić uwagę na przeświadczenia inne, znacznie bardziej jeszcze mniej zauważalne. Przywołujemy tedy najprostsze doświadczenie dotyczące spostrzegania zewnętrznego. Już w nim jest tylko nieulegalny obraz optymistycznym przeświadczeniem o budowie przedmiotów i zizolowanych dat wrażeniowych. Musimy oprócz tego, co nam bezpośrednio dane, uwzględnić także to, co jedynie domniemane, a więc będąc przedmiotem określonego przeświadczenia. Będące określonego przeświadczenia. Patrząc, taki głupi przykład, na sześcian, widzę bezpośrednio jedynie trzy jego ściany. Jestem jednak przeświadczony, że z tyłu są także trzy. Inne przeświadczenia do tej chwili będą tego się obserwowane przeze mnie sześcian, jest pełny czy pusty. Przeświadczenia dotyczą także mojego miejsca w przestrzeni. Wiem, że znajduję się w określonym jej fragmencie, chociaż wcale o tym nie myślę. Wiem, że za miejscem właśnie przeze mnie zajmowane rozciąga się dalsza przestrzeń, najprawdopodobniej aż nieskończoność. Gdyby tego przeświadczenia nie odchodziło, będzie zupełnie inaczej. Gdyby na przykład był przeświadczony, że zaraz za tym jest przepaść, to pewnie by niczego dopaść na tych miejscach. Ta wiedza nie jest jednak ani naocznie, ani sprawdzalnie dana. Jest to więc znów raczej przeświadczenie. Podobna sytuacja zachodzi odnośnie do czasu. Wiem, że moje aktualne teraz poprzedziła jakaś przeszłość, którą kontynuuję, że tak jak jestem teraz byłem przed chwilą, ale i ta wiedza nie jest absolutnie pewna. Jest znów raczej przeświadczenie. Świat zewnętrzny dany jest mi na ogół nie w sposób absolutnie obojętny. Przeciwnie, jawi się raczej w pewnej otoczce emocjonalnej. Określone przedmioty, zwłaszcza osoby, stany rzeczy, procesy, przedstawiają się tak, że spontanicznie wyrażam o nich jakieś sądy, wartościujące czy oceny. Zrazu nie są one oparte na głębokich wglądach psychologicznych. Są znów nie rzetelnymi sądami, lecz właśnie przeświadczeniami, czego z góry, często z góry traktowanymi jako tymczasowe. Wreszcie trzecia dziedzina przeświadczeń, najtrudniejsza do zanalizowania, jest to dziedzina transcendencji. A priori ujawniają się tu trzy postawy wobec nich. A. Negacja, zaprzeczenie istnienia tej dziedziny. B. Sceptycyzm ujawniający się wątpliwości co do jej istnienia. Wreszcie C. Akceptacja i afirmacja jej istnienia i to najczęściej jako rzeczywistości najważniejszej zarówno z metafizycznego, jak i aksjologicznego punktu widzenia. Pierwsza postawa jest szczególnie analityczna. Nie widzi się żadnej alternatywy wobec niej, nie ma najmniejszej potrzeby poddawania jej jakiejkolwiek rewizji. U jej podstaw leży niewrażliwość na jakiekolwiek inne. To, co jest, jest takie, jak ma być, kwestionowanie tego stanu rzeczy jest po prostu nieuzasadnione. Druga postawa nie tylko dopuszcza, ale wręcz hoduje wątpliwości, ale do jasnych przeświadczeń nie dochodzi. Widzi różne możliwości, lecz nie akceptuje żadnej. Postawa trzecia opiera się na bezpośrednim lub pośrednim, na przykład poprzez symbole doświadczenia transcendencji, czy szyfry, jak mówił Jaspers. Jej istnienie nie budzi wątpliwości. Co więcej, jawi się jako najbardziej oczywiste i najmocniejsze duchowe, absolutne. Jej objawienia są różne, jako absolutne istnienie. Bycie przewyższające wszelki byt, jako to, co święte, luminozne, jako mysterium tremendum i mysterium fascynacji jednocześnie. Zawsze jawi się jednak jako tajemnica. Rzeczywistość nieosiągalna na naszych własnoznawczych, przekraczająca wszystko, co znamy, także w aspekcie metafizycznym. Są jednak ludzie, którzy potrafią o niej mówić w sposób pewny i przekonujący, bo doświadczyli jego czegoś najbliższego i najbardziej oczywistego. Autorzy świętych pism, mistycy, niektórzy filozofowie. Świadectw jest wiele. Przypomnijmy chociażby jedno z nich, dla chrześcijanina woda najważniejsze, pochodzące od świętego Jana Apostoła. To, co uznajemy, co było na początku, cośmy słyszeli o słowie życia, co widzieliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, oni świadczyli i głosili, że życie wieczne
które było w Ojcu, a nam zostało objawione. To jest 27:1. Czytanie świadectwa może zaufać. Dotykamy tu problemu, którego nie będę w stanie ani rozwiązać, ani rozwinąć. Problem wiary. Wolę jednak powiedzieć, że nie widzę powodu, by odrzucać świadectwo, że mogę je przynajmniej włączyć do kręgu moich przeświadczeń. Wszystkie wymienione tu przykładowe przeświadczenia winny zostać poddane operacji zawieszenia, epochy. Nie chodzi o to, by je odrzucać, lecz by zbadać ich prawomocność. Zawieszenie pozwoli wyrwać je z kontekstu rozmaitych uwikłań, także natury praktycznej, odsłonić ich właściwy sens, w szczególności zaś wyjaśnić ich stosunek do prawdy. Bo właśnie to jest najważniejsze, zarazem najtrudniejsze do uzyskania. W przypadku przeświadczeń odnoszących się do zewnętrznego, zwłaszcza materialnego świata, pomoc udzielona nauki przyrodniczej, ostatecznie doświadczonej i wypróbowanej w swoich konsekwencjach. W większości wypadków zdani jesteśmy wyłącznie na siebie, ściśli na światło własnego rozumu. Postulat zrozumienia, nawet odnośnie do religijnej wiary, znany jest od czasu Wojtka Kościoła, ugruntowanego scholastyka. Trzeba koniecznie powrócić do kompetencji rozumu i zaufać. Jedną z jego metod jest rozumowanie dialektyczne, polegające na tworzeniu i badaniu alternatyw wobec zastanych przeświadczeń. Inną poszukiwanie warunków uniesprzeczniających nasze poznanie, tak jak się ojciec Krąbus zapomniał. Przeświadczenia mogą być prawomocne i nieprawomocne, prawdziwe i fałszywe. Istnieje logika i dialektyka przeświadczeń. Jednym z zadań filozofii jest ich hermeneutyka. Ostatecznym kryterium obowiązywalności przeświadczeń powinna być ich prawdziwość. Jestem przeświadczony, że jest taka tak i jest taka tak. Powtórzę, czynnikiem decydującym o prawdziwości, a w konsekwencji prawomocności przeświadczeń jest rozum. Kryteria, jakie ma do dyspozycji, są rozmaite. Obok prawdziwości pewność, ale pewność ugruntowana w prawdzie, inaczej prowadzić można do fanatyzmu. Czy nie grozi nam tu jednak swoisty rentes nieskończoność? Przeświadczenie oceniane przez rozum stanie się przecież podmiotem kolejnego przeświadczenia, przeświadczenia drugiego stopnia, które wymaga zmiany kolejnego zawieszenia, zapewnionego następne zawieszenie. Wydaje się, że to niebezpieczeństwo nie grozi, jeśli tylko dokonamy właściwego użytku z rozumu. Nie ma on zastępować przeświadczeń, lecz je prześwietlać. Sam zaś, jeśli istotnie jest rozumem, wie, w jakim momencie osiąga swój rozjaśniający cel i kiedy całą procedurę należy zakończyć. Rozum nie należy do tego samego poziomu z przeświadczenia. Jest wobec nich nie tylko transcendentny, ale i transcendentalny, to znaczy stanowi warunek ich możliwości. A wobec tego może ich utwierdzać i likwidować. Najważniejszym jest sposobem sprawdzenia wartości przedmiotu czy stanu rzeczy, przeświadczenia, jest pytanie o jego konieczność. Brzmi ono, czy tak musi być. Pytanie to wyniesie się do dopóty, dopóki nie uzyskamy jasnej, bezwzględnej, oczywistej odpowiedzi. Jak długo czaić się będą cienie wątpliwości, a wątpliwości wyniesie sam krok. Tak długo musimy to pytanie ponawiać, a jest ono ważne tak długo, że w jego świetle eliminować możemy przeświadczenia, które się jawią jako niepoddające się weryfikacji czy falsyfikacji. Są to przeświadczenia nie wiadomo skąd, czysto intencjonalne, czasami o charakterze quasi-sądów lub sądów życzeniowych, takich wyższych wyników. Świetne pytania, czy tak musi być, odpadają one w pierwszej kolejności. Mamy prawo dążyć do przeświadczeń pewnych, a więc takich, które zmieniają się w nie dające się kwestionować twierdzenia. W przeciwieństwie do mniej miękkich są to przeświadczenia twarde, zdolne ukonstytuować nasze opcje podstawowe. Proszę Państwa, i teraz jest pewna propozycja teoretyczna i praktyczna. Teoretyczna polega na tym, że widzę trzy drogi.
pewnego rodzaju przezwyciężania przeświadczeń i czynienia miejsca dla twierdzeń pewnych. I będą pewnie Państwo zdziwieni, jakie to są drogi, bo to jest droga poezji, droga wiary i droga metafizyki. Każda z nich ma swoiste założenia, własne prawa działania i obiecuje pewne osiągnięcie. Ale każda z nich podporządkowana jest, i to jest charakterystyczne dla całej tej roboty, naprawdę rozumowi, takiemu czystemu rozumowi, o którym mówił Kant. Tak, na wszelkie wątpliwości od razu odpowiadam, dotyczy to i poezji, i wiary, no i w najwyższym stopniu metafizyki. Ale teraz jest, proszę Państwa, postulat praktyczny, żeby tego już dalej nie ruszać, bo czas upłynął, a Państwo tutaj już są wystarczająco zmęczeni po tych wszystkich wstępnych przemówieniach i wobec tego możemy rzecz przenieść na jakieś inne, może bardziej szczegółowe formy dla tych, których by to szczególnie interesowało. Ja tymczasem bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo.